Dobry wieczór Państwu. Witam w sali senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie na spotkaniu poświęconym Stanisławowi Machowskiemu, marszałkowi Konfederacji Sejmowej podczas Sejmu Wielkiego w latach 1788-1792. Zamek Królewski w Warszawie zorganizował wystawę upamiętniającą tą postać, a moim dzisiejszym zadaniem będzie Państwu będzie przybliżenie Państwu tej ważnej dla XVIII-wiecznych dziejów Rzeczypospolitej postaci. Otóż Małachowski piastował, jak już powiedziałem, ważną funkcję podczas bardzo ważnego, przełomowego Sejmu, ale nie samo piastowanie tej funkcji marszałkowskiej sprawia, że godny jest on dzisiaj naszej uwagi, że w ogóle warto po pierwsze urządzić wystawę, po drugie przyjść ją zobaczyć, po trzecie wysłuchać mojego wykładu na jego temat. To, co sprawia, że warto podjąć pewien wysiłek, żeby zapoznać się ze Stanisławem Małachowskim, to jest to, że był on wybitnym dygnitarzem, bardzo oddanym sprawom publicznym, że piastował wiele kluczowych funkcji w Polsce drugiej połowy XVIII wieku, a po upadku Rzeczypospolitej także w księstwie warszawskim. I bilans jego działalności publicznej no, był bardzo pozytywny i do dzisiaj może stanowić dla nas jakąś inspirację, punkt odniesienia i niewątpliwie warto mieć w pamięci tych Polaków, którzy w sposób godny sprostali swoim ważnym publicznym funkcjom. Wystawa otworzona parę dni temu przez Zamek Królewski pokazuje w skrócie tę postać i koncentruje się na przedstawieniu jego jako właśnie marszałka z Sejmu, wybitnego dygnitarza, ale i pokazuje kilka jego portretów, także pewne symboliczne wyobrażenia odnoszące się do jego postaci. Natomiast nie opowiada w szczegółach o jego drodze życiowej, więc po to, żeby ten przekaz wystawy trochę uzupełnić, chciałbym Państwu zająć tych kilka minut i o tych właśnie aspektach, nad którymi wystawa z konieczności musiała się prześliznąć. Chciałbym się na tych aspektach trochę tutaj zatrzymać i opowiedzieć o nich więcej. No więc pozostając na chwilkę jeszcze przy tych tytułach do sławy Stanisława Małachowskiego, to trzeba powiedzieć, że on już za życia, ale także później w oczach następnych pokoleń, także w dorobku historiografii, właśnie stał się takim przykładem, wzorem światłego magnata, otwartego na reformy, gotowego ponieść też wysokie koszty publicznego zaangażowania i już w XVIII wieku on stanowił właśnie pewien pozytywny punkt odniesienia w stosunku do jakby przeciętnej w tej grupie magnackiej, która cieszyła się u schyłku Rzeczypospolitej jednak złą sławą, bo w XVIII wiek, zwłaszcza czasy saskie, pozostawiły taki obraz przeciętnego magnata jako człowieka, owszem, sprawującego właśnie funkcje publiczne, ale nie tyle pro publico bono, tylko dla własnych korzyści, który stawiał prywatne cele ponad cele właśnie pożyteczne dla wszystkich, człowieka, który
który także gotów był używać metod, które potępiamy, czyli korupcji na przykład. I na tym tle właśnie Małachowski wyróżnia się pozytywnie. W czasach stanisławowskich mamy kilka takich postaci, ale jest ich dosłownie kilka i właśnie one kontrastują z tym przeciętnym, raczej negatywnym obrazem magnata. Jest takie sławne zdanie z książki Stanisława Staszica Przestrogi dla Polski, która się ukazała w przeddzień zebrania się Sejmu Wielkiego w Warszawie i to zdanie brzmi: z samych panów zguba Polaków. Oczywiście tutaj Stanisławowi Staszicowi chodziło pod pojęciem panów właśnie o magnatów, nie o całą szlachtę, nie o cały stan, tak zwany stan rycerski, który w Polsce był dosyć liczny i składał się z... Ta szlachta była bardzo rozwarstwiona od szlachty nieposiadającej w ogóle żadnego osobistego majątku, przez drobną szlachtę zagrodową, po szlachtę średnią, która miała jedną wieś, dwie, trzy, po właśnie tych panów, jak to określa Stanisław Staszic, czyli właścicieli wielkich latyfundów, wielkich dóbr, całych kluczy, dóbr, licznych folwarków przynoszących wielkie dochody i ci, oczywiście historycy spierają się, kim jest w tej epoce magnat. No, z ich badań wynika, że no właśnie podstawą był ten majątek pokaźny, zasługujący na miano latyfundium, ale są też inne wyznaczniki przynależności do tej grupy, a więc przede wszystkim zasiadanie w Senacie jako senator, czyli wojewoda lub kasztelan, odpowiedni styl życia, czyli posiadanie rezydencji na wsi, także często rezydencji w dużym mieście, szczególnie w Warszawie. No, otaczanie się trochę na wzór królewski dworem. No i różne inne jeszcze atrybuty. No więc niewątpliwie według tej definicji nasz bohater Stanisław Małachowski był magnatem, ale to nie właśnie jego miał na myśli Stanisław Staszic, który przypisywał no, wszelkie negatywne zjawiska w życiu publicznym Rzeczypospolitej w XVIII wieku właśnie tej grupie, bo jak mówię, Małachowski to jest swego rodzaju wyjątek. Do takich wyjątków możemy zaliczyć też z jego pokolenia ludzi takich jak Ignacy Potocki, Adam Kazimierz Czartoryski czy Andrzej Zamoyski. Być może jeszcze kogoś tutaj pominąłem, ale w każdym razie ta grupa pozytywnych wzorców postawy w kręgu magnaterii jest stosunkowo wąska. Większość jednak wykazuje te cechy negatywne, o których wspominałem wcześniej. No więc zaczynając trochę od początku, trzeba byłoby opowiedzieć o środowisku, z którego wyszedł i ukształtował swoją postawę, charakter nasz bohater Stanisław Małachowski. No więc, jak się powiedziało, niewątpliwie był magnatem, bo rodzina Małachowskich piastowała już różne ważne urzędnicze funkcje, odgrywała sporą rolę już w XVI wieku, ale na pewno od czasów Jana III Sobieskiego to jest rodzina magnacka. Ojciec Stanisława Małachowskiego, Jan, był kanclerzem wielkim koronnym, czyli piastował jedno z najwyższych stanowisk urzędniczych w dawnej Rzeczypospolitej. No i był posiadaczem, Jan był posiadaczem rozległych majątków, których ośrodkiem było miasto Końskie. Już Jan zresztą, czyli ojciec naszego bohatera, wykazywał pewne takie
właśnie trochę w pozytywnym sensie nietypowe cechy dla swojego środowiska, to znaczy interesował się bardzo unowocześnieniem swoich gospodarki w swoich dobrach, a nawet, co było wielką rzadkością, bardzo doceniał kwestie budowy manufaktur, czyli takich wczesnych form przemysłowych, w tym tychże właśnie końskich urządził fabrykę metalurgiczną, tam zainstalował piece do wytopu żelaza, tak zwane wielkie piece, bo nazywano je wówczas wielkimi, ponieważ miały 7 metrów wysokości. No, nas to w tej chwili może śmieszyć, kiedy znamy współczesne jakby obiekty przemysłowe. Niemniej wtedy, szczególnie na gruncie polskim, no to była właśnie jakaś jaskółka zmian, unowocześnienia, modernizacji, swego rodzaju takiej małej rewolucji przemysłowej, którą na znacznie większą skalę wtedy, w tym samym czasie przechodziła już Wielka Brytania. Więc już Jan był człowiekiem nowoczesnym, otwartym na konieczność zmian. I już Jan, jak mówiłem, piastował ważną, bardzo państwową funkcję. Tenże Jan miał ze swoją żoną Izabelą Humiecką no, całą gromadę dzieci, było ich łącznie 23. Z czego no, tutaj małe uzupełnienie jest takie, że przeżyło, dożyło w wieku dorosłego zaledwie 11, znaczy zaledwie w zestawieniu z 23, ale no, 11 wydaje mi się też niezłym wynikiem. I oczywiście tutaj część z nich to były córki, część synowie. Córki zostały wydane korzystnie za mąż, a z kolei no, synowie, większość z nich osiągnęła też ważne stanowiska, bo już wiemy, że ważnym człowiekiem stał się Stanisław Małchowski, ale także jego brat Jacek, który osiągnął z czasem kanclerstwo wielkie koronne, i kolejny brat Antoni, który z czasem stał się wojewodą warszawskim, mazowieckim, przepraszam, nie warszawskim naturalnie, bo takiej funkcji wojewody warszawskiego oczywiście nie było. No i czyli ta cała rodzinna grupa, to rodzeństwo jakby widać zostało dobrze przygotowane do funkcji publicznych, wiele osiągnęło właśnie w zakresie życia takiego politycznego, publicznego. Stanisław Małochowski urodził się w roku 1736, czyli żeby go tak jakoś ulokować na tle innych ważnych postaci tej epoki, to trzeba powiedzieć, że przypomnieć, że na przykład król Stanisław August Poniatowski urodził się w 1732, czyli możemy przyjąć, że to jest mniej więcej to samo pokolenie, że to są z grubsza równolatkowie. Ja wspominałem też wśród tych światłych, dobrze zasłużonych w pamięci naszej magnatów Adama Kazimierza Czartoryskiego, generała ziem podolskich, no to on urodził się w 1734, czyli no to też jest, jak widać, blisko w czasie, a więc mówimy o tym samym pokoleniu, czyli ludzi, którzy urodzili się w początkach oświecenia w Polsce, dojrzałość osiągnęli w czasie, gdy ta epoka w dziejach kultury osiągnęła swoją pełnię. Dosyć wcześnie Stanisław Małachowski rozpoczął swoją karierę, dlatego że już w roku 1758 został wybrany na posła na Sejm.
Była to dosyć powszechna praktyka, bo tak na ogół było w dawnej Rzeczypospolitej, że wcześniej zaczynało się tak, tego typu karierę poselską, piastowało się te funkcje poselskie co dwa lata, bo co dwa lata zwoływany był zwykle Sejm, więc i zaczynało się często w wieku lat 18 i odbywały się kolejne kadencje Sejmu i trochę tak było właśnie z naszym bohaterem, bo on, to była też jego pierwsza kadencja. Problem tylko polegał na tym, że nie była to jednak najlepsza szkoła polityki czy w ogóle obecności w życiu publicznym, ponieważ ten Sejm, podobnie jak i inne, właściwie wszystkie z jednym wyjątkiem za Augusta III, został zerwany. Czyli no, nie był to budujący przykład ani dla Małochowskiego, ani dla wszystkich innych i niewątpliwie jest to taki podręcznikowy objaw anarchizacji życia w Polsce w połowie, w całej Rzeczypospolitej, w Koronie i w Litwie w połowie XVIII wieku. Jeśli chodzi o przynależność, że tak powiem, partyjną, to oczywiście słowo partia należy wziąć w solidny cudzysłów, dlatego że no, w XVIII wieku możemy mówić o koteriach, stronnictwach magnackich, na ogół zupełnie bezprogramowych, tylko tych ludzi często łączyło osiąganie jakichś celów, głównie polegających na zdobywaniu kolejnych stanowisk, starostw, królewszczyzn, wyciąganiu królewszczyzn od władcy. I po to, żeby to osiągnąć, oni tworzyli właśnie takie małe stronnictwa, koterie, które ze sobą o te godności rywalizowały. No więc w czasy Augusta III, lata 50., 60., początek 60. XVIII wieku przyniosły o tyle zmiany w tej sytuacji, że pojawiło się stronnictwo, które nazywamy familią. Oczywiście wiadomo, że chodzi o ta familia, to jest inaczej mówiąc rodzina Czartoryskich i Czartoryscy o tyle wyróżniają się na tle innych i familia odróżnia się od innych stronnictw magnackich tej epoki tym, że jednak obok tych takich konkretnych, doraźnych celów zdobywania stanowisk w razie sukcesu całej formacji politycznej, to jednak także im chodziło o coś, co można byłoby nazwać za publicystyką tamtej epoki naprawą, że chodziło im o naprawę Rzeczypospolitej, bo oni uważali, że jednak państwo powinno zostać naprawione. Przede wszystkim właśnie Sejm, który zdradzał poważne objawy no, rozkładu, braku skuteczności, po prostu nie funkcjonował, ponieważ Sejmy były, jak mówiłem, przypominałem państwu, zrywane. I w momencie, kiedy pojawiła się familia, oczywiście stronnictwem przeciwnym było ugrupowanie tak zwanych republikanów, głównie związane z rodem Potocki, z różnymi postaciami z tego wielkiego, bardzo rozgałęzionego, potężnego klanu Potockich. No i Potoccy raczej wiązali się z stronnictwem dworskim, skupionym z kolei wokół marszałka Mniszcha, ale na tej mapie politycznej ojciec naszego bohatera Jan, potem Stanisław, jego bracia zmieniali początkowo swoje barwy partyjne, ale z czasem Stanisław Małachowski jednak związał się ze stronnictwem familii i w ramach tego stronnictwa popierał wybór na tron Polski Stanisława Antoniego Poniatowskiego, stolnika litewskiego, co dokonało się we wrześniu, 7 września 1764 roku. I w kolejnych latach Stanisław Małachowski trzymał się tego wyboru, więc widać było, że nie jest to wybór czysto koniunkturalny, że jemu po prostu jakby ten program
reformy państwa odpowiadał, że za nim się w sposób świadomy opowiadał. Wkrótce zaczął robić postępy w pokonywaniu już kolejnych szczebli kariery. I tak wiemy, że w roku 1774, czyli no po 10 latach panowania Stanisława Augusta, został przez króla właśnie mianowany marszałkiem Trybunału Koronnego. I to była oczywiście już funkcja bardzo, bardzo wysoka i bardzo kluczowa, bo no, czym był Trybunał Koronny? Został powołany przez Stefana Batorego w 1578 i to był po prostu Sąd Najwyższy. No, jaka jest waga Sądu Najwyższego, no to wiemy. I w sytuacji, gdy w czasach Augusta III polski Sejm był, jak się powiedziało, właściwie sparaliżowany, Sejmy były zrywane, to wiele decyzji także o charakterze politycznym, wiele działań o charakterze politycznym odbywało się na forum Trybunału Koronnego, właśnie tego Trybunału Najwyższej Instancji, który stanowił, do którego można było apelować od wyroków sądów niższej instancji. Trybunał Koronny obradował w Piotrkowie Trybunalskim i w Lublinie, przy czym najpierw odbywały się sesje w Piotrkowie Trybunalskim dla Wielkopolski, a potem przenosiły się obrady do Lublina, gdzie obradowano nad sprawami, które dotyczyły Małopolski, czyli dwóch prowincji, które stanowiły razem koronę. No i oczywiście ta funkcja marszałka Trybunału była niesłychanie ważna, zwłaszcza, że deputaci, czyli zwykli sędziowie do tego sądu pochodzili z wyboru na zaledwie jednoroczną kadencję. I to często byli przedstawiciele szlachty, czasem magnaci nawet, i nie byli zwykle, znaczy były pewne wyjątki, ale generalnie to byli ludzie, którzy nie mieli wykształcenia prawniczego, a mieli jako instancja apelacyjna rozstrzygać o ważnych sprawach prawniczych sądowych, więc no to było trochę z punktu widzenia naszych jakby standardów, naszego sposobu myślenia o tym, czym jest prawo, no, to było coś niezwykłego i jednak niepożądanego dla wymiaru sprawiedliwości. Teraz okazało się, że gdy marszałkiem został Trybunału został Stanisław Małachowski, bardzo ważne było na tle niekompetencji tych deputowanych właśnie to, w jaki sposób marszałek sprawował swoje funkcje. Przy czym o nim też trzeba powiedzieć, że nie był prawnikiem, co jest swego rodzaju osobliwością, ale podczas kolejnych lat, gdy był tym marszałkiem Trybunału Koronnego, wykazywał się taką wielkim dążeniem do rzetelnego przeprowadzenia procesów, do wysłuchania stron, do zebrania dowodów, a nawet, jak się okazało, były takie momenty, gdy jakby umiał przyznać się do błędów w ferowaniu wyroku i posuwał się nawet do naprawienia szkód, które jego jakieś przeoczenie, nawet niekompetencja spowodowały. I tu właśnie jesteśmy u źródeł tego jego przydomka, czy przydomku Polski Arystydes. Chcę Państwu pokazać obraz, który także można zobaczyć na wystawie w zamku. Mianowicie, przepraszam, to jest ta scena po prawej stronie
ekranu. Obraz Józefa Peszki, znanego malarza z końca XVIII wieku, głównie portrecisty. No więc po środku widzimy Stanisława Małachuskiego w niebieskim fraku. I co on robi na tym obrazie? Otóż widzimy, że wskazuje palcem na pieniądze, które leżą na stole, a z drugiej strony ujmuje rękę ubranej na biało kobiety. Wiemy ze źródeł pisanych, że chodziło, wprawdzie nie znamy tożsamości tej pani, nie znamy konkretów sprawy, ale z opisów obrazu wynika, że jest to scena wynagrodzenia właśnie jakiejś szkody, krzywdy wyrządzonej przez Trybunał pod przewodnictwem Małachowskiego z pieniędzy, z własnych osobistych pieniędzy Małachowskiego. On daje jej ponoć 50 tysięcy dukatów, co jest wielką wtedy sumą. A jak widać, no, marszałkowi Trybunału zależało bardzo na tym, żeby wynagrodzić krzywdę tej kobiecie, naprawić zło, które także być może z powodu jego jakiegoś zaniedbania wyniknęło. Obraz jest dosyć późny, bo powstał no, wiele lat po kadencji, po marszałkowaniu w Trybunale przez Małachowskiego. Powstał w roku 1800, a więc już po upadku Rzeczypospolitej. No i mówi się, że to już raczej rodzina Małachowskich, nawet nie sam Stanisław Małachowski, wtedy chciała upamiętnić no, postać Stanisława, chciała jakby pokazać światu wizerunek właśnie takiego pozytywnego bohatera, umocnić też autorytet jego i całego rodu Małachowskich. W roku 1780 Stanisław Małachowski został mianowany referendarzem wielkim koronnym. To jest kolejna ważna bardzo funkcja, również związana z obowiązkami typu sądowniczego, bo tu trzeba wiedzieć, że ten ważny urząd polegał na tym, że referendarz wielki koronny sprawował sądy, rozstrzygał spory pomiędzy chłopami, którzy mieszkali, pracowali w dobrach królewskich, a zarządem tych właśnie dóbr królewskich, a głównie ludźmi, którzy dobra królewskie w postaci królewszczyzn, tak zwane staro, zwane królewszczyznami, otrzymywali na zasadzie przywileju nadania przez władcę jako tak zwany chleb dobrze zasłużonych. Na ogół byli to magnaci, którzy w ten sposób właśnie byli wynagradzani przez króla, a jednocześnie w pewnym sensie kupowani dla jego, aby popierać jego politykę, każdego władcy, bo mówimy o praktyce sięgającej wieku XVI, która trwała aż do końca istnienia I Rzeczypospolitej. I teraz w tych dobrach czasem dochodziło do sporów pomiędzy chłopami, którzy pracowali na folwarkach w tych dobrach, i ci ludzie mieli prawo odwołać się do właśnie referendarza wielkiego koronnego, który spór rozstrzygał. Właśnie na ogół to był spór pomiędzy administracją tych dóbr, a tymi chłopami. No, łatwo sobie wyobrazić, że administracja na przykład próbowała wycisnąć z tych chłopów większe obowiązki, większe daniny, różne obciążenia, ponad to, co było jakby zapisane w odpowiednich instrukcjach, umowach itd. I
Tu zresztą, nawiasem mówiąc, to pokazuje, że chłopi w dobrach królewskich mieli jednak lepszą sytuację niż w dobrach prywatnych, czyli należących do szlachty, jako że w dobrach należących do szlachty właściwie sprawy, wszelkie relacje, także spory, jeśli w ogóle do nich dochodziło, między chłopami a szlachtą, uważano za sprawę domową szlachcica, to znaczy do ewentualnych problemów, napięć na tej linii chłop, właściciel majątku, nie wtrącało się w najmniejszym stopniu państwo, i inaczej mówiąc, chłop z dóbr prywatnych nie mógł szukać sprawiedliwości w sądzie powszechnym. Tutaj, jeśli chodzi o dobra królewskie, była ta różnica na korzyść jednak chłopów w dobrach królewskich. No i właśnie tutaj mamy, znów widzimy w akcji referendarza wielkiego koronnego Stanisława Małachowskiego, który sprawuje te obowiązki znów bardzo rzetelnie, tak jak w Trybunale Koronnym, a to z kolei wynika w ogóle z jego stosunku do sprawy chłopskiej, bo to jest jeden z tych magnatów, on nie był w tym całkowicie odosobniony, takich ludzi było więcej, ludzi z kręgu magnaterii, którzy uważali, że należy odejść od systemu pańszczyźnianego, od przywiązania chłopa do ziemi, co mamy w Rzeczypospolitej, w koronie od syłku XV wieku. I sam zresztą Małachowski w swoich dobrach też przenosił chłopów na czynsze, czyli zamieniano pracę przymusową, pańszczyznę na pieniądze, na daninę w postaci pieniędzy. To było korzystniejsze, też nowocześniejsze, bardziej takie prorynkowe, bym powiedział, rozwiązanie, a jednocześnie też uwalniał ich z poddaństwa osobistego, czyli no, dawał im właśnie, no, inaczej mówiąc, wolność osobistą. I to robił we własnych dobrach, w końskich, bo mówiłem, że końskie były, po ojcu stały się jego głównym też takim ośrodkiem jego rozległych dóbr. On dalej robił to, co robił jego ojciec, znaczy rozwijał te manufaktury, przemysł metalowy, hutniczy, w tych dobrach końskich. Drugim ośrodkiem tych dóbr był Białaczów, gdzie był też, miał swoją rezydencję, podobnie zresztą jak w końskich. No i właśnie w tych dobrach zmieniał na lepsze sytuacje swoich poddanych i też jako urzędnik państwowy, referendarz wielki koronny, też właśnie starał się dochować wszelkich standardów, jeśli chodzi o te spory pomiędzy chłopskimi gromadami a zarządcami dóbr królewskich. No i tutaj mamy już lata 80. Kolejna jego funkcja urzędnicza to jest zasiadanie w Radzie Nieustającej. Sama instytucja była, nie cieszyła się w narodzie szlacheckim wielkim uznaniem, dlatego że to był organ administracji centralnej, który został narzucony przez Rosję podczas Sejmu, który zatwierdził pierwszy rozbiór Polski, więc nad tą instytucją ciążyło odium, no właśnie, instytucji narzuconej Polakom. Mówiło się też w związku z tym szyderczo, że to jest nie Rada Nieustająca, tylko Zdrada Nieustająca. No, niemniej w sensie takiego rozwoju form administracji w Polsce to był to krok naprzód, bo to była instytucja właśnie centralna, kolegialna, która no, starała się uporządkować na szczeblu całej Rzeczypospolitej no, podstawowe jakby
branże, gałęzie funkcjonowania państwa od wymiaru sprawiedliwości przez wojsko do zarządu miastami, skarbem i tak dalej. No i tutaj też Machowski z tych funkcji bardzo dobrze się wywiązywał, zdobywał doświadczenie, które okazało się być bardzo ważne w momencie, właściwie to jest pewien paradoks, upadku tej Rady Nieustającej, którą obalił Sejm, który został później po latach nazwany Sejmem Wielkim. Bo tutaj dochodzimy do roku 1788, gdy 6 października zebrał się Sejm, który został skonfederowany. To jest ważna bardzo sprawa, dlatego że tylko Sejm skonfederowany w dawnej Polsce mógł podejmować decyzje na zasadzie głosowania większością. Natomiast w związku z tym na takim Sejmie nie działało rujnujące polski parlamentaryzm liberum veto. Takiego Sejmu nie można było zerwać głosem jednego posła. Dlaczego ten Sejm stał się Sejmem skonfederowanym? To jest oczywiście osobna, dość skomplikowana opowieść. Mówiąc w wielkim uproszczeniu, jest to wynik sytuacji międzynarodowej. Otóż Rosja angażuje się wtedy w kolejną wojnę z Turcją. W kraju narasta takie oczekiwanie jednak wybicia się na pewną niezależność w stosunku do protektoratu rosyjskiego, przeprowadzenia reform, nadgonienia różnych braków, zapóźnień w stosunku do krajów, na które patrzyliśmy wtedy jako na wzory, czyli przede wszystkim chodziło o Wielką Brytanię. Wtedy Polska przeżywała okres takiego właśnie wzmożenia, pewnego wzburzenia w pozytywnym sensie nastrojów. Z tego zdawał sobie sprawę król i zdawała sobie sprawę jego protektorka, czyli Katarzyna II, imperatorowa rosyjska. Trzeba było coś z tym stanem umysłów Polaków wtedy jakoś ten stan umysłów zagospodarować i tutaj w związku z tym Katarzyna zgodziła się, żeby Sejm obradował właśnie na zasadach konfederacji po to, żeby można było przeprowadzić pewne zmiany. Jakie to były zmiany? Początkowo nie było to jasne. Król miał nadzieję, że wojsko polskie zostanie zwiększone, że wprowadzi się pewne ulepszenia w administracji, w skarbowości, po to, żeby Polska odegrała rolę sojusznika Rosji w walce z Turcją. I nagrodą dla króla i dla Rzeczypospolitej miała być zgoda Katarzyny na właśnie przeprowadzenie tych zmian, które do tej pory Rosjanie blokowali, bo zmiany, reformy, unowocześnienie Rzeczypospolitej oznaczałoby wybicie się na niepodległość. Więc tego Katarzyna nie chciała i przez wiele lat po pierwszym rozbiorze Polski chciała utrzymać status quo, nie chciała zmieniać nic, bo to gwarantowało jej po prostu stabilność wpływu. No ale tutaj z uwagi właśnie na zmieniającą się bardzo dynamiczną sytuację międzynarodową, ona jednak zgodziła się w pewnym sensie poluzować te ograniczenia i Sejm zebrał się jako skonfederowany. I co się stało? Otóż nagle się okazało, że król nie jest w stanie opanować tych nastrojów, które właśnie domagały się niezależności, niepodległości. Natomiast posłowie posłuchali podszeptów Prus, które miały oczywiście swoje tam cele na uwadze, ale po to, żeby odciągnąć Polaków od Rosji, Prusacy obiecywali sojusz wojskowy, który wydawał się niektórym politykom, także Stanisławowi Małchowskiemu, szansą właśnie na
wybicie się na niepodległość, na uniezależnienie się od Rosji. Jednocześnie Prusacy wysyłali dosyć przejrzyste, czytelne aluzje, że dobrze byłoby powiązać nowy sojusz, przeorientowanie się Rzeczypospolitej z Rosji na Prusy z reformą wewnętrzną, bo właśnie reforma wewnętrzna, na przykład w formie konstytucji, umożliwiłaby wzmocnienie państwa, a wzmocnienie państwa oznaczałoby także zwiększenie właśnie wojska, takiej sprawności militarnej, skarbowej kraju i wtedy niewątpliwie Rzeczpospolita mogła być bardziej skutecznym, wiarygodnym sojusznikiem, partnerem właśnie choćby Prus. No więc z tej całej skomplikowanej gry wyniknęło to, że Sejm postanowił odrzucić gwarancje rosyjskie, gwarancje nienaruszalności i stabilności ustroju Rzeczypospolitej i zaczął obradować nad reformą bardzo wielu różnych aspektów funkcjonowania instytucji Rzeczypospolitej. Od jakiegoś momentu te prace reformatorskie przyjęły w ogóle formę debat i prac nad jakąś nową formą rządu, którą można byłoby zapisać w ustawie, czyli konstytucji. Co na to Stanisław Małachowski? Oczywiście on ochoczo podchwycił właśnie te tendencje zmierzające do niezależności Rzeczypospolitej, do reformy i ten obszar, który i on należał do tych ludzi, którzy odegrali w tym procesie sejmowym najwybitniejszą rolę w sensie formalnym, gdy Sejm po zebraniu się jako zwykły został skonfederowany, to jedna z pierwszych czynności tego Sejmu polegała na wyborze marszałków konfederacji sejmowych, oddzielnie dla Korony i Litwy. I nasz Stanisław Małachowski został wybrany marszałkiem konfederacji koronnej. Czyli tutaj widać, że to wyniesienie do godności marszałka konfederacji sejmowej, koronnej, wynikało z całego tego jego przebiegu spiastowania tych wszystkich funkcji, zdobycia pewnego autorytetu, poważania w całym kraju na funkcji marszałka trybunału, referendarza wielkiego koronnego, konsyliarza Rady Nieustającej. I teraz jako marszałek, jak mówię, poparł on dążenie do zmian, do reform. Najbardziej jakby taki jaskrawy przykład, czy pole, na którym jego aktywność reformatorska się zaznaczyła, to była sprawa miejska. Zdecydowanie można uznać, że Stanisław Małachowski był protektorem spraw emancypacji mieszczan, polepszenia doli miast i mieszczan. Tutaj chciałbym, zanim przejdę do opisania tej całej sprawy, zrobić małą przerwę, aby pokazać Państwu pałac w Białaczowie, czyli rezydencję Stanisława Małachowskiego. No więc tutaj widać wyraźnie, że jest to typowy, klasycystyczny pałac w tak zwanym układzie paladiańskim, czyli główny korpus połączony jest z oficynami, takimi łącznikami. Sam skala i styl pałacu też pokazuje wyraźnie, że to jest światły magnat, który naśladuje aktualne mody, nie jest kimś pod tym względem zacofanym i nadąża za aktualnymi prądami. No i też pokazuje oczywiście jego też materialne zasoby, bo pałac jest bardzo
bardzo okazały. No, te materialne zasoby, no to właśnie przede wszystkim umiejętne rozwijanie owych manufaktur w końskich, czy właśnie zwiększenie rentowności dóbr przez reformy dotyczące chłopów, o których Państwu wspominałem. No i właśnie taki dobry gospodarz na własnym podwórku także wyraźnie miał tendencję do przeniesienia tych, wykorzystania tych doświadczeń w skali całej Rzeczypospolitej. I to dotyczyło sprawy mieszczan. On, mieszczan, też znał jakby z osobistego doświadczenia, bo wprawdzie jako referendarz Wielki Koronny miał do czynienia z chłopami, a jako marszałek Trybunału wyłącznie ze szlachtą, ale przecież miał swoje prywatne miasta, miasto końskie, czyli miał swoich mieszczan. No i z tej sumy doświadczeń no, nabrał przekonania, że trzeba dokonać daleko idących zmian. I właściwie od początku Sejmu związał się z ludźmi, którzy promowali te zmiany. Tutaj postacią, której trzeba koniecznie w tym kontekście wspomnieć, jest oczywiście Hugo Kołłątaj, czyli człowiek, który początkowo nie jest członkiem Sejmu, ale odgrywał wielką rolę, bo był to już wtedy uznany pisarz polityczny, publicysta, który też otoczony był pewnym takim środowiskiem, grupą innych publicystów. Tę grupę tradycyjnie nazywa się Kuźnicą Kołłątajowską, no bo tam się wykuwały te koncepcje nowe, reformatorskie. I szybko doszło do współpracy pomiędzy Stanisławem Małachowskim a Hugonem Kołłątajem. Zresztą w początkach Sejmu Kołłątaj napisał taki wykład jakby swoich poglądów na to, co ma się w Polsce zmienić. Jest to sławne dzieło, które jest właśnie skierowane do Stanisława Małachowskiego, do marszałka Stanisława Małachowskiego, anonima listów kilka, czyli choćby z tego brzmienia tytułu jasno wynika, że między nimi była ścisła współpraca i właśnie ona dotyczyła sprawy miejskiej. I obaj ci panowie wspierali mieszczan w momencie, w roku już kolejnym, 1789, kiedy w listopadzie w Warszawie odbył się zjazd delegatów miast królewskich. No tutaj trzeba pamiętać, że w Polsce były trzy typy miast z punktu widzenia ich własności. Były miasta prywatne, kościelne, na przykład, no nie wiem, tutaj w naszych okolicach Łowicz to było miasto kościelne, ale już te duże miasta takie na czele z Warszawą, Krakowem, Gdańskiem, no to były miasta królewskie. I teraz w Warszawie zebrali się delegaci miast należących do króla. Było tych miast 141, o ile dobrze pamiętam, a samych delegatów było prawie 300. No oni przyjechali, to był w ogóle ewenement, bo do tej pory na ogół każde z miast działało, próbowało jakieś wytargowywać od kolejnych polskich sejmów jakieś korzyści, zresztą to szło bardzo, bardzo opornie i generalnie miasta były jakby zdominowane przez szlachtę i interesy mieszczańskie były podporządkowane interesom szlacheckim. No niemniej do tej pory było tak, że każde z tych miast działało jakby na własną rękę, a nowość polegała na tym, że jednak ci ludzie zrozumieli, że muszą działać jako grupa, jako środowisko i zjechali do Warszawy po to, żeby wywrzeć jakąś presję na Sejm, ponieważ widziano, że ten Sejm to jest ten pierwszy od wielu lat Sejm działający w warunkach pełnej suwerenności, że protektorat rosyjski przestał działać i że jest szansa, ponieważ na Sejmie jest Konfederacja, a marszałkiem Konfederacji jest Stanisław Małachowski, że można coś zmienić w rzeczywistości miast. No i rzeczywiście powstał memoriał spisany przez tych delegatów. On był napisany przez Kołłątaja, czyli przez szlachcica, który był duchownym.
No ale jednak on wyrażał interesy tej grupy mieszczańskiej i Małachowski był jakby wprowadzony w pewien sekret pisania tego tekstu. Do sekretu także dopuszczony był król, który sprzyjał mieszczaństwu, ale też obawiał się, żeby poruszenie sprawy mieszczańskiej nie pobudziło do reakcji, do przeciwdziałania konserwatystów z kręgu szlachty. W związku z tym on balansował, król balansował na takiej cienkiej linii, jakby chciał, żeby sprawy mieszczańskie doznały postępu, ale jednocześnie bał się wywoływać tego wilka, konserwatywnego wilka z lasu. No i ostatecznie stało się tak, że po różnych redakcjach właśnie, spiłowywaniu różnych ostrości, kantów tego memoriału, uzgodniono, że zostanie on oficjalnie zaprezentowany królowi i Stanisławowi Małachowskiemu jako marszałkowi Konfederacji Sejmowej, koronnej. I odbyło się to w formie bardzo sławnej czarnej procesji 2 grudnia 1789 roku, oczywiście w Warszawie. Najpierw kawalkada ponad 50 karet przywiozła delegatów miast ubranych na czarno do zamku i król ich przyjął i dał sobie wręczyć ten memoriał. Tutaj udał zaskoczenie, ale to nie było zaskoczenie, bo on wiedział, co tam jest napisane i w dodatku maczał palce w zredagowaniu tego tekstu. No ale odegrano pewną tutaj taką inscenizację, po czym ta sama kawalkada z zamku udała się do rezydencji naszego bohatera, Stanisława Małachowskiego, a tutaj to jest też dogodny moment, żeby powiedzieć, że Małachowski w Warszawie miał, ponieważ to należało właśnie do atrybutów prawdziwego magnata, było w modne, miał swoją rezydencję, to był Pałac Czapskich. To jest pałac, który istnieje do dzisiaj i znajduje się tam obecnie Akademia Sztuk Pięknych, czyli mówimy o pałacu przy krakowskim przedmieściu naprzeciwko Uniwersytetu Warszawskiego. No i właśnie tam po wizycie u króla udała się ta czarna procesja i zawiozła także Małachowskiemu, który również znał ten tekst, Memoriał Miast. Dlaczego w ogóle czarna procesja? To jest też może ważne, żeby to przy okazji wyjaśnić, mianowicie no, jakby symbolika jest łatwa do, może dla nas częściowo łatwa do odszyfrowania, bo w końcu no, my też znamy różne takie manifestacje, kiedy nie wiem, pielęgniarki niosą trumnę, która wyobraża stan pielęgniarstwa polskiego, prawda? Więc tutaj też chodziło o to, żeby jakby wzbudzić taki minorowy nastrój, stan zadumy nad nędznym położeniem miast królewskich i mieszczaństwa, ale to było jednak w tej symbolice coś więcej, dlatego że chodziło o przez jednolitość stroju, pokazywano jedność tej grupy, tego środowiska, jego wynikającą z jedności jednak pewną siłę. No i też ta czarna barwa była odwołaniem do tradycji, dlatego że dygnitarze miejscy w sytuacjach uroczystych zawsze nosili czarne stroje. Ale w każdym razie to była bardzo taka, mimo że odbyta grzecznie i w nastroju powagi, ale w pewnym sensie krzycząca demonstracja. I teraz dlaczego reakcja króla, ale też i Stanisława Małachowskiego była taka ostrożna, mimo wspierania reform mieszczańskich? Otóż obawiano się właśnie, że obudzi się tych konserwatystów, jak już powiedziałem, a to mogłoby się stać, gdyby oni mogli rozgłosić w kraju, że mieszczaństwo dąży do rewolucji. A
zjawisko rewolucji było już ludziom znane, dlatego że obserwowano to, co się dzieje we Francji. Mamy 2 grudnia 1789, czyli to już jest po zdobyciu Bastylii, po marszu kobiet na Wersal, gdy one wyciągnęły z Wersalu króla, królową, dwójkę dzieci królewskich i zmusiły do osiedlenia się w Paryżu, w Pałacu Tuileries. Więc obawiano się, że można będzie grać przeciwnicy sprawy mieszczańskiej, przeciwnicy reform mogą grać na tym strachu przed rewolucją, przed gwałtowną zmianą, przed przemocą, której przykłady widziano wtedy także właśnie we Francji. Również obawiano się, że można będzie przedstawić to czarną procesję i zjazd delegatów miejskich jako próbę zdobycia przez króla dzięki poparciu mieszczaństwa władzy absolutnej. Czyli obawiano się, że przedstawione to będzie jako rodzaj zamachu stanu, który by zniweczył republikański ustrój dawnej Rzeczypospolitej, a ustanowił jakiś zdecydowanie bardziej absolutny wzorem monarchii absolutnych, takich jak, nie wiem, we Francji, czy w krajach ościennych, jak w monarchii Habsburgów, Hohenzollernów, czy też monarchii rosyjskiej, Katarzyny II. No więc w tym wszystkim był, jak widzimy, czynny bardzo, bardzo Małachowski i jego zaangażowanie, a oczywiście nie tylko jego, owych polityków mieszczańskich, Kołłątaja, nawet króla, który temu jednak życzliwie mimo wszystko patronował, było prawo miasta, które zostało uchwalone znacznie później, ale trzeba to już powiedzieć, 18 kwietnia 1791 roku uchwalono prawo o miastach, w którym dużą część postulatów, który zawierał memoriał miast wręczony przez czarną procesję, zostało zrealizowanych. No nie miejsce tutaj, żeby analizować to wszystko szczegółowo, ale to trzeba powiedzieć, że jednak zmiany poszły daleko, dlatego że rozciągnięto na mieszczan przywilej szlachecki neminem captive abimus nisi iure victum, czyli innymi słowy zapewniono im nietykalność osobistą, czyli że jeżeli mieszczanin popełnił przestępstwo, to tak jak szlachcic musiał być postawiony przed sądem. Nie można było go na dłuższy czas aresztować na zasadzie arbitralnej decyzji. Dano też możliwość mieszczaństwu posiadania dóbr na wsi, poza miastami, dóbr ziemskich, tak jak takie prawo miało oczywiście szlachta. Dopuszczono mieszczan tym prawem o miastach do wyższych urzędów w kościele, do funkcji oficerskich w wojsku i do różnych też godności w administracji państwa. Czyli to był duży, duży krok naprzód. Wreszcie też zniesiono taki przywilej, w pewnym sensie hańbiący dla mieszczan, to znaczy taki, w którym zabraniano szlachcie wykonywać zawodów mieszczańskich, na przykład być rzemieślnikiem czy kupcem, bo według starego prawa wykonywanie takich zawodowych funkcji równało się utratą praw szlacheckich. Teraz szlachta mogła to robić. Również zmiany dotyczyły na przykład wciągnięcia tak zwanych jurydyk do obszaru miast królewskich. Jurydyki to są takie miejsca, które należą do szlacheckich właścicieli i one są położone w środku miasta. Myśmy tutaj w Warszawie też mieli w środku miasta kilka takich magnackich jurydyk, czyli obszarów całego miasta, które nie były administrowane przez władze miejskie, nie podlegały prawu miejskiemu i szlachta robiła tam, co chciała. Więc teraz jakby nastąpiła likwidacja tych dziwnych
enklaw z korzyścią dla administracji, dla bogactwa mieszczan. I teraz jak się to ma do osoby Stanisława Malachowskiego? Otóż on wyraźnie firmował to prawo o miastach i też jako jeden z pierwszych zapisał się w formie takiej demonstracyjnej do tak zwanego album civile, czyli księgi, w której zapisywano obywateli miasta Warszawy. Żeby zostać obywatelem miasta Warszawy, trzeba było być oczywiście bogatym mieszczaninem, więc biedota, plebs tam się nie zapisywał, no ale to i tak było dosyć niezwykłe, że właśnie szlachcic, bogaty magnat, marszałek szlacheckiego Sejmu, Konfederacji Sejmowej zapisuje się demonstracyjnie do księgi miejskiej miasta Warszawy, a on w sensie takim majątkowo-gospodarczym z Warszawą nie miał nic wspólnego, bo mówiłem o tym, że był związany z Końskimi czy Białaczowem, a nie z Warszawą. Czyli to był właśnie rodzaj takiej politycznej demonstracji. Co się działo dalej? Oczywiście mamy tutaj wkrótce później uchwalenie Konstytucji 3 maja, w którym też Stanisław Malachowski odgrywa znaczącą rolę. Na przykład tutaj nie jest miejsce niestety na to, trochę nie mamy na to czasu, żeby przypominać rocznicowo sprawy ustawy rządowej, ale trzymając się tylko wątku naszego bohatera, to trzeba powiedzieć, że 2 maja, w przeddzień pamiętnej sesji sejmowej, w Pałacu Czapskich, czyli rezydencji warszawskiej Malachowskiego, odbyło się takie podpisywanie tak zwanej asekuracji, czyli takiego dokumentu, w którym niektórzy posłowie i senatorowie Sejmu Wielkiego obiecywali, że następnego dnia na Sejmie poprą projekt konstytucji, z którym zostali zapoznani. I no, to, że to podpisywanie asekuracji odbyło się u Stanisława Malachowskiego, bardzo wiele oczywiście mówi o jego stosunku do tej ustawy rządowej, której zresztą on był też współautorem, bo on należał do takiego wąskiego grona. Tutaj to jest też osobna, dość ciekawa polityczna intryga, jak to się stało, że Sejm pracował nad ustawą rządową. No, to wymagało porozumienia zwaśnionych do tej pory środowisk politycznych, to znaczy części opozycji magnackiej i ośrodka związanego z królem. I to stało się dość późno, bo w grudniu 1790 roku doszło do takiej rozmowy pomiędzy liderem opozycji, też światowym magnatem Ignacym Potockim, a Stanisławem Augustem, i ci panowie, do tej pory bardzo się nie lubiący, liderzy właśnie dwóch przeciwstawnych politycznych sił na Sejmie, postanowili współpracować. Co jest w ogóle samo w sobie wielkim i naprawdę bezprecedensowym wydarzeniem, że przeciwnicy polityczni są w stanie tak owocnie, konstruktywnie współpracować, czego dowodem jest uchwalenie ustawy rządowej. I teraz od tej rozmowy między Ignacym Potockim a królem rozpoczęły się konkretne prace nad tekstem ustawy rządowej i w tych działaniach brało udział dosłownie kilku ludzi. To byli król Stanisław Malachowski, Ignacy Potocki, poseł krakowski Aleksander Linowski i jedyny cudzoziemiec, czyli Szczypiony Piattoli, to był taki sekretarz Ignacego Potockiego, który postanowił być pośrednikiem między właśnie dwoma tymi najważniejszymi liderami, czyli między Potockim a królem. I on tak latał pomiędzy zamkiem a rezydencją Potockiego i przenosił dokumenty. Oczywiście ja to mówię trochę w żartobliwy sposób, bo rola Piattolego była jak najbardziej polityczna, bardzo, bardzo ważna i to był znakomity znawca prawa konstytucyjnego, człowiek niesłychanie wykształcony, znający cały dorobek konstytucyjny jakby myśli zachodniej i
doskonały doradca, ekspert naszych tutaj miejscowych polskich liderów, o których powiedziałem. W każdym razie widzimy, że Małachowski jest w tym bardzo wąskim gronie i możemy powiedzieć, że on ma swój znaczący wkład w to, jak została spisana ustawa rządowa. Wprawdzie no, moje sympatie do Stanisława Augusta każą mi powiedzieć, zresztą to nie jest tylko kwestia sympatii, tylko to zostało udowodnione przez Emanuela Rostworowskiego, polskiego wybitnego historyka, który no, opisał tryb pracy nad ustawą rządową i z tego wynika, że jakby głównym autorem tekstu jest król, ale oczywiście on by tego ani nie spisał, ani nie uzyskałby politycznego poparcia i nie przepchnąłby przez Sejm, gdyby nie współdziałanie Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego i, no i pewnej grupy jeszcze w zapleczu tej wąskiej grupy piszącej ustawę. No i co się dzieje dalej i, co się, i jaką rolę odgrywa Małachowski? No, mamy jedyny rok funkcjonowania ustawy rządowej. Kres temu funkcjonowaniu przynosi interwencja rosyjska 18 maja 1992 roku. Bułhakow, poseł rosyjski, wręcza taką królowi i naszemu deklarację wzywającą do zerwania z konstytucją rządową, z konstytucją 3 maja i grozi użyciem, gdyby król nie posłuchał, to grozi użyciem wojska. No, król nie posłuchał, w związku z tym wojska rosyjskie wkroczyły. Rozpoczęła się wojna w obronie konstytucji. No, siły były nierówne. Oczywiście w historiografii nawet całkiem współczesnej toczą się pewne spory, czy nie było jednak jakichś szans militarnych, żeby obronić Polskę i konstytucję, ale no, na przykład król rozumował w ten sposób, że ta wojna to jest tylko taka demonstracja. On uważał, że jednak stoimy na straconej pozycji i tylko należy w tej sytuacji wytargować możliwie dobre, znośne warunki pokoju z Katarzyną. I teraz 22 lipca przyszła taka odpowiedź na list do króla do imperatorowej Katarzyny II, w którym ona kazała królowi całkowicie odżegnać, odstąpić od konstytucji 3 maja, zgłosić akces do Konfederacji Targowickiej, czyli konfederacji, która skupiała przeciwników naszej konstytucji, a ci przeciwnicy byli bardzo taką nieliczną grupą, większa, zdecydowana większość szlachty w Koronie i Litwie poparła konstytucję 3 maja, ale no jednak znaleźli się niezadowoleni, tak zwani malkontenci, i oni udali się do Katarzyny, a ona, chcąc doprowadzić do upadku system trzeciomajowy, bo uważała, że on jest niebezpieczny dla interesów rosyjskich, jakby poparła postulaty Targowiczan, uznała, że konstytucja 3 maja to jest zamach na wolność, na tradycyjny ustrój Rzeczypospolitej, którą ona wcześniej gwarantowała, a Sejm Wielki jej zdaniem bezprawnie tę gwarancję odrzucił. W związku z tym kazała królowi przystąpić do tej właśnie Konfederacji Targowickiej i wtedy odbyło się, i tutaj znów nawiązuję już bezpośrednio do Stanisława Małachowskiego, odbyło się takie posiedzenie rozszerzonej Straży Praw w rozszerzonym składzie 13 osób tu na zamku 23 lipca 1792 roku. W tym spotkaniu brał udział oczywiście król, brał udział Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i różne inne osoby. No i tylko 4 z tych osób opowiedziały się za niesłuchaniem się Katarzyny i za odrzuceniem jej żądań. Król postanowił ugiąć się i zastosować się do jej życzenia, bo rozmawiał właśnie tak, no, że to, co powiedziałem, że po pierwsze siły są słabe, jakby
potencjał Polski nie pozwala stawić skutecznego na dłuższą metę oporu militarnego. W związku z tym trzeba trochę jakby dać do tyłu, zgodzić się na te żądania, ale z taką intencją, żeby jak najwięcej jednak z dorobku 3 maja zachować, wytargować od Katarzyny, spełniając jej jakby pozornie czy zewnętrznie, spełniając jej podstawowe życzenie, czyli właśnie akces do zaprzestania działań wojennych i akces do Konfederacji Targowickiej. No i wśród 4 ludzi, którzy powiedzieli, że król się myli, że nie powinien postępować w ten sposób, był Stanisław Małachowski. No i na tej zasadzie uważa się, że no właśnie Małachowski postąpił, że król postąpił w sposób taki kunktatorski. Niektórzy ludzie mówią, do dzisiaj taka opinia się utrzymuje, że to jest, to było po pierwsze wyrzeczenie się własnego dziecka, czyli Konstytucji 3 maja, zdrada w pewnym sensie własnych ideałów, ale też nawet zdrada interesów kraju, a z kolei postawa taka, jaką przyjął między innymi jeden z tych 4, czyli Stanisław Małachowski, to jest patriotyczna postawa. I oczywiście można się spierać co do tego. Ja tu chcę tylko Państwu powiedzieć, że za przystąpieniem króla do Targowicy był między innymi też Hugo Kołłątaj, czyli również jeden z twórców Konstytucji. On podzielił polityczne racje króla. I też było czym innym manifestacja, taka właśnie patriotyczna manifestacja Stanisława Małachowskiego, który w pewnym sensie mógł sobie pozwolić na taki dramatyczny gest, a w konsekwencji tego gestu, jak się zaraz okaże, on wyjechał za granicę, jak większość uczestników tego posiedzenia, a król tego zrobić nie mógł, bo on jednak musiał, żeby nie doprowadzić do całkowitego rozbioru państwa, do całkowitej katastrofy, musiał pozostać tu na miejscu i wziąć na siebie odium i cały ciężar dogadywania się z Katarzyną, co oczywiście było ekstremalnie trudnym, niewdzięcznym zadaniem i było wielkie ryzyko, które właśnie nastąpiło, że jakby dobre imię i sława króla na tych brudnych negocjacjach z Rosjanami ucierpi. No a Stanisław Małachowski miał jednak ten, powiedzmy, luksus tego godnego zachowania, odrzucenia hańbiącej propozycji ze strony Katarzyny II. Jak powiedziałem, w konsekwencji tego posiedzenia, po pierwsze, rzeczywiście król przystąpił do Targowicy, zakończyły się działania wojenne. Bardzo wielu działaczy patriotycznych na Sejmie Wielkim, oficerów armii, łącznie z księciem Józefem, udała się, czyli bratankiem króla, dowódcą armii koronnej, udała, Tadeuszem Kościuszką, udała się na emigrację. Wśród tych emigrantów też był Stanisław Małachowski. On najpierw pojechał do Wiednia, potem był we Włoszech, był w państwie kościelnym w Rzymie, ale tam mu się nie bardzo podobało, bo władze kościelne uważały, że on jest, był zaangażowany na Sejmie Polskim w jakąś taką grę, która przypominała władzom kościelnym francuski jakobinizm, więc on skądinąd bardzo taki umiarkowany, też wielu w jakimś sensie konserwatywny, jednak mimo wszystko magnat tam nagle się okazywał kimś podejrzanym politycznie, więc on z Rzymu schronił się do Werony, do Wenecji, tułał się po tych Włoszech, po jakimś czasie w ogóle wrócił do Polski. Jest pytanie zasadniczej wagi, jaki był jego stosunek do powstania kościuszkowskiego i tutaj jest trochę zaskakująca odpowiedź, to znaczy on powstania nie poparł, bo uważał, że jest właśnie takie zbyt radykalne, zbyt przypomina
rewolucję francuską, a to mamy rok 1794, proszę Państwa, czyli to są już czasy nie tylko tam burzenia, zdobywania Bastylii czy Marszu Kobiet na Wersal w roku 89, jak w kontekście czarnej procesji, tylko to już są czasy dyktatury Robespiera, terroru Jakobinów, działającej na wielką skalę gilotyny i tak dalej. I tutaj jednak dał o sobie znać jednak pewien taki, mimo otwartości na zmiany, o których mówiłem wcześniej, jednak konserwatyzm magnata, który przeraził się tego, co się dzieje i możliwości jakby podążenia przez Polskę taką właśnie radykalną, jakobińską, krwawą ścieżką. Dlatego on tego nie poparł. Chociaż przecież nie był zwolennikiem, nie stał po stronie Rosjan czy Prusaków, to jest jasne, ale nie poparł powstania. Potem po powstaniu, kiedy znowu wszyscy jakby porządni ludzie udali się na emigrację, on pozostał w kraju, w swoich dobrach, był w łączności ze środowiskami emigracyjnymi, nawet przez jakiś czas gotów był przystąpić do takiej inicjatywy, która polegała na tym, że w ogóle snuto plany jakby powrócenia do obrad Sejmu Wielkiego, ale na emigracji w Mediolanie, ponieważ Sejm Wielki był 29 maja 1792 roku tylko zalimitowany, czyli zawieszono jego obrady, a nie zakończono ich formalnie. I uważano, że to jest dobry moment, w 1997 roku, kiedy w Lombardii powstawały legiony Dąbrowskiego u boku niby Lombardii, ale tak naprawdę Napoleona, to, że trzeba stworzyć reprezentację polską na emigracji w formie właśnie takiego sejmu i marszałkiem byłby znowu nasz ulubiony Stanisław Małachowski. On początkowo się zgodził, ale potem z nieznanych historykom do dzisiaj powodów jednak nie dojechał do tego Mediolanu, uchylił się. No i potem następne lata, on ciągle był w jakimś kręgu konspiracyjnych różnych działań takich niepodległościowych, które miały miejsce w Polsce. Jego dobra były położone zarówno w zaborze pruskim, jak i w austriackim. I nawet w Austrii był przez chwilę aresztowany i posądzony o udział w jakimś spisku, ale w końcu śledztwo skończyło się na niczym i mu jakby wypuszczono go i nie było żadnych na szczęście konsekwencji. No i tak dotarł on do czasów napoleońskich, już wtedy był człowiekiem w pewnym, że tak powiem, wieku. I no tutaj widzimy go właśnie na obrazie Marcello Bacciarellego, obrazie w pewnym sensie fantastycznym, o czym opowiada wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie, bo to jest scena nadania konstytucji księstwu warszawskiemu przez Napoleona, co stało się 22 lipca 1807 roku, co jest trochę, Państwo darują mi taki tutaj mały żartobliwy trochę w trend, bo nie trochę jednak jako dziecko PRL-u trochę śmieszy, że to stało się w dniu święta państwowego PRL 22 lipca, ale oczywiście nie ma między tymi wydarzeniami nie ma najmniejszej łączności. W każdym razie scena uwieczniona przez Bacciarellego, w której centralną postać, właściwie mamy dwie centralne postaci, Napoleon, który nadaje księstwu konstytucję i drugą osobą ważną jest sam Małachowski. Tu też widzimy go w detalu, w tym geście właśnie takim kurtuazyjnego ukłonu w stosunku do cesarza Francuzów. No bo widać, że chociaż ta scena się naprawdę w Dreźnie nie rozegrała, to tutaj Bacciarellemu, ludziom, którzy zamawiali ten obraz, chodziło o to, żeby no jakby pokazać ten ważny, niewątpliwie przełomowy moment, gdy księstwo otrzymywało od Napoleona konstytucję. Widać choćby z obrazu, że Małachowski był w tych wydarzeniach ważną bardzo postacią, no bo jak w poprzednim jeszcze roku
Napoleon ze swoimi wojskami wkraczał na terytorium polskie, przez Poznań doszedł do Warszawy, to Małachowski został przez ludzi związanych z Napoleonem, czyli przez Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego, jakby wezwany do udziału we władzach przyszłego państwa, które się tworzyło. Przyjęło kształt po pokoju w Tylży właśnie Wielkiego Księstwa Warszawskiego. No i on był kolejno przewodniczącym komisji rządzącej, potem był prezesem Rady Ministrów w 1807 roku, a wreszcie był przewodniczącym Senatu i pierwszym senatorem Księstwa Warszawskiego, czyli widać, że piastował najważniejsze funkcje i można tu się łatwo domyśleć, że piastował je mimo dość jednak zaawansowanego wieku, pewnego zmęczenia dotychczasowymi przeżyciami, no dlatego, że uznano, że księstwo powinno jakoś nawiązać do tej wielkiej tradycji dawnej Rzeczypospolitej w ogólności, a w szczególności do dzieła ustawy rządowej 3 maja. On był jakby uosobieniem tej ustawy. Ikoną, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tego, co się stało na Sejmie Wielkim i w dniu 3 maja, i dlatego jakby on był tym żywym symbolem, też ta jego rzetelność, prawość, takie konsekwentne trzymanie się pewnych standardów etycznych, moralnych jako urzędnika piastującego najwyższe urzędy w państwie, no to były właśnie te czynniki, które sprawiły, że jakby wysunięto go do tych, na początku Księstwa Warszawskiego, do tych stanowisk. No ale nie dane mu było zobaczyć, jak sprawy się rozwiną, jak potoczą się losy księstwa. My wiemy, co się stało, bo Stanisław Małachowski w roku 1809 zmarł w Warszawie, także tu jest pochowany w katedrze świętego Jana w Warszawie. Można odwiedzić katedrę i zobaczyć jego bardzo okazały, klasycystyczny, z bogatym programem symbolicznym nagrobek, który zresztą też jest pokazywany i opisywany, wyjaśniana jest jego symbolika na wystawie w Zamku Królewskim w Warszawie. No, sam ten nagrobek i jego symboliczny program, no, też jakby jest ostatnim jakby zwieńczeniem opowieści o tej postaci. No, niewątpliwie pozostał w pamięci rodaków, często jest trochę taki przeciwstawiany królowi jako ten jedyny sprawiedliwy, który do końca zachował wierność ustawie konstytucyjnej. To jest już sprawa bardzo dyskusyjna. Nie chcę wchodzić dzisiaj w tę dyskusję, natomiast no, chcę pozostawić Państwa właśnie z tą refleksją o wybitnym dygnitarzu schyłku dawnej Rzeczypospolitej, polskim Arystydesie, no bo właśnie tutaj też nasza zamkowa, jeśli tak mogę powiedzieć, nasza wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie pokazuje ikonograficzne odwołania do postaci polityka ateńskiego z czasu wojen Aten z Persami Arystydesa, który właśnie był jakby antycznym wzorem sprawiedliwości. A jak wiemy, dla pokolenia takiego, jakie reprezentował Małachowski, dziedzictwo antyku było niesłychanie ważne i to tłumaczy, dlaczego tak jest do dzisiaj właśnie nazywany polskim Arystydesem. Dziękuję bardzo za uwagę.